Okej, kolejne nagranie z serii Gdzie dobrze zjeść u miejscowych. Smacznie i tanio. Za chwilę Wam pokażę, gdzie ta restauracja się mieści. Tutaj niedaleko Dżembiani Villa, jak możecie zauważyć po znakach. Czyli jak byliście z głównej drogi jechali, to Dżembiani Villa, albo po prostu jakby Wam zlokalizować to miejsce, no to w tamtym kierunku jest spot, w tamtym kierunku jest Uhuru, tak? I po prostu pomiędzy jest ta restauracja, tam jest boisko, tam. No i tak ona wygląda. Nazywa się Ndimu, jeżeli dobrze wypowiadam. No i wchodzimy, wchodzimy sobie tutaj i będziemy jeść. No i tu w tablicy mamy menu. Popatrzcie na ceny. 200, 200, 200, 500, 500, 400 szylingów. Tutaj mamy sok za 500 i jedzonko pilau za 3500. Pamiętajcie, że 10 tysięcy to jest 16 zł, 5 tysięcy to będzie około 8, czyli jakieś 6-7 zł za ten posiłek. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. Mamy taki wspaniały ryż, kaczek i warzywka fajne. Także jemy. Melcia, am. Dobre? Dobre? Tobie smakuje, to jest. No to smaczne. Jesteśmy już po. Właśnie się oblizuję, bo jedzenie było tak przepyszne. Ryż widzieliście sami, jakiś różowy, pokolorowany przyprawami. Przepyszny. Mięsko, sosik był. Palce lizać. I te trzy sałatki. No coś wspaniałego. Wszystkim smakowało. Jeszcze sobie fotkę walnąłem. Przypominam, to jest wciąż dzień Sylwestra. Dzień, w którym świętujemy nadchodzący nowy rok. All the best. Smacznego.